z Was widzieli kiedyś kota? Ja. Ja. A my mieliśmy dzisiaj nawet żywego kotka, prawda? W przedszkolu pani Iwonka przywiozła kotka z domu. Ten kotek miał wszystko, prawda? Miał kuwetę, miał co? Swój domek, swoje zabawki, nawet swoje ubrania, prawda? A czy udało się Wam wszystkim rano pogłaskać tego kotka? A jakie to futerko było? Miękkie! Bardzo mięciutkie. A czy było śliskie? Nie. Nie było śliskie? Jak tak rączką no pewnie, że było. Tak. A kotek dzisiaj był trochę wystraszony. Ale co robią kotki? Jakie odgłosy wydają, jak na przykład są za... No, jak są głodne albo czegoś chcą. A jak śpią? Mruczą, prawda? Mruczą kotki. A czy kotki lubią się bawić? A co na przykład można kotkowi dać do zabawy? Macie? A czy można by dać piłeczkę? Nie! Pewnie, że tak. On będzie sobie łapkami turlał po ziemi tę piłeczkę. Ale dużo wiecie na temat kotów, ale tego pewnie nie wiecie, że kocia droga do naszych domów dawno, dawno temu była bardzo długa i bardzo dziwna. Tysiące lat temu w kraju, który nazywa się Egipt, dlatego właśnie chciałam pokazać Wam ilustrację. To są piramidy. Koty czczono tam i darzono wielkim szacunkiem. Nie wolno było na przykład na kotka krzyczeć. Był zakaz krzyczenia na kotka, tak? Nie można było uderzyć kotka. Nawet wtedy, kiedy wyrządził ogromną szkodę, nie można było. Ale kiedy kotek umierał, to wyprawiano mu pogrzeb. Tam dawno, dawno temu w Egipcie. Czy my robimy teraz takie rzeczy? Nie. Ale dlatego... Musiano się stosować do tego wszystkiego, bo za to wszystko groziły bardzo surowe kary. I nie można było też wywozić kotów za granicę kraju. Ale mimo tego jakimś sposobem ludzie tak robili, że te koty przewożono do innych krajów. Minęło wiele, wiele lat, zanim te koty w innych krajach się zadomowiły. A kto tępił myszy, kiedy jeszcze nie było kotów u nas? Jak myślicie? Jak dawno temu mówiłam, że nie było kotów? No, kto te myszy tępił? Olivia? Były takie zwierzątka i są do dzisiaj. One nazywają się łasiczki. I łasiczki tępiły kiedyś te myszy. A w naszym kraju kot pojawił się tak mniej więcej 500 lat temu dopiero. Ponieważ kotki polują przeważnie nocami, bo doskonale widzą w ciemnościach. W dzień kotki widzą słabo, a nocami dobrze. Bardzo dobrze, tak. I wtedy kotki polują nocami. A jeszcze w bajkach często występują koty z taką wiedźmą.
No. Latają na miotle. Aha. No. Ale kto? No, wiedźmy, czarownice. I zauważyliście, że te czarownice bardzo często mają koty? Nie, nie. Mają. Prawie każda czarownica ma kota. Oczywiście. Tak. A jaką znacie na przykład bajkę, gdzie głównym bohaterem jest kot? Tom i Jerry. Tom i Jerry, świetnie. Jaka jeszcze? Patrol. Wsi Patrol, tam jest kot? Nie. No właśnie. A ma kapelusz i takie czerwone buty? Kot w butach! No właśnie. Kot w butach. Są także i inne bajki. No ale kot. Kot w butach. Ale to nie kot w butach. Jeżeli nie znacie bajki o kocie w butach, to dzisiaj posłuchacie tej bajki. A koty są bardzo mądrymi i wiernymi przyjaciółmi. Możecie zapytać pani Iwonki, czy tak nie jest. Czy koty są przyjaciółmi? Są. Oczywiście, że tak. Koty są bardzo, bardzo mądre, ale chodzą własnymi ścieżkami. Ja znam jedną bajkę. Dobrze, posłuchamy w takim razie bajki o kocie w butach.